rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego wyrażamy kategoryczny sprzeciw w sprawie wprowadzania ustawy o ochronie zwierząt, tzw. piątki dla zwierząt. I żądamy od wnioskodawców projektu natychmiastowego zaprzestania prac legislacyjnych. Wprowadzenie ustawy w zaproponowanym kształcie jest niedopuszczalne i w konsekwencji doprowadzi do załamania branży rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego, urbanizmu i indywidualnych gospodarstw rolnych oraz pozbawienia państwa polskiego strategii bezpieczeństwa żywności. Jest do pana do prezesa Rady Ministrów. Mateusza Morawieckiego oraz Jarosława Kaczyńskiego. Także liczymy na przekazanie tej sprawy. To nie tylko i możecie liczyć, ale to zostanie naszą przekazane. Naszą intencją nie było blokowanie Bydgoszczy. Nie było, ale zostali rolnicy do tego zmuszeni. Dlatego też my wywiązaliśmy się z naszych obietnic, ustaleń. Protestujemy pokojowo. Bydgoszcz jest również naszym miastem wojewódzkim. Chcemy, żeby się rozwijało, ale my chcemy się też jako rolnicy rozwijać. Bardzo ta dziękuję. Ustawa nam temu przeciwko. Bardzo dziękuję. Tak jak zapewniłem państwa w tych rozmowach tu z tą grupą i w Pawłówku, jeszcze dzisiaj drogą elektroniczną ten tekst zostanie przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A państwu dziękuję za taką zdyscyplinowaną postawę i mam zapewnienie pana komendanta wojewódzkiego policji, że ułatwi wam wyjazd. Zresztą sami widzicie, tu policja kieruje ruchem.